Bardzo dziękuję, ekscelencjo, i wszyscy przedstawieni przez księdza profesora Marka i zaprezentowani również pięknie przez księdza profesora Pawła, czcigodni zebrani. Ten temat, który ukazuje Kościół jako królewski ród kapłański, w ogóle rozpocznę od tego wyrażenia królewskie kapłaństwo, które w Nowym Testamencie występuje tylko jeden raz, mianowicie w takim fragmencie bardzo znaczącym z listu świętego Piotra, apostoła, w którym apostoł oświadcza chrześcijanom: wy jesteście królewskim kapłaństwem. Jest 1 Piotra 2:9. Święty Piotr stosuje w ten sposób wobec chrześcijan wyrażenie z Księgi Wyjścia, które również w tym samym duchu brzmi: jeżeli pilnie będziecie słuchać głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie królestwem kapłanów, ludem świętym. Więc jeżeli by chodziło o ukazanie Kościoła Świętego jako królewskiego ludu kapłańskiego, rozpoczniemy od samego Chrystusa, potem zwrócimy uwagę na urzeczywistnianie tego królestwa w Kościele, no i pewne odniesienia do świata. Oczywiście również z konieczności musi to być krótko, ale wiadomo, że będzie to opublikowane i wtedy cały ten wykład będzie w formie artykułu. Więc królewskie kapłaństwo Chrystusa. Chrystus Pan wyraźnie podkreślił, że głoszona przez Niego i zakładana na ziemi rzeczywistość królewska nie jest z tego świata. Jednakże ono działa w sercach ludzkich i to Królestwo Boże, które jest pośród nas z natury, oddziałuje na środowiska, w którym jesteśmy, a więc na Kościół i na świat. Z niewyczerpanego bogactwa królewskiego kapłaństwa Chrystusa czerpią ci wszyscy, którzy tworzą ten lud Boży. Mamy to w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium numerze 34. A więc to, że jesteśmy tym ludem Bogu przeznaczonym, jesteśmy królewskim kapłaństwem, wynika z tego, że sam Chrystus uczynił nam kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. W Apokalipsie czytamy: Jemu chwała na wieki wieków, nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu, narodu i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem i kapłanami i będą królować na ziemi. Apokalipsa 1:6 i inne fragmenty z Apokalipsy. Autor listu do Hebrajczyków do Chrystusa odnosi słowa psalmisty: ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. W tym właśnie tekście ukazuje się kapłaństwo różne od tego kapłaństwa w porządku Aarona. Odnosząc się do Melchizedeka, kapłaństwo Chrystusa jawi się przede wszystkim w kontekście tego królowania. Właśnie Melchizedek to król Szalemu, a dopiero jakby wtórnie na drugim miejscu jest kapłanem Boga Najwyższego. Zresztą, jak wiemy, już samo imię Melchizedek zawiera tytuł króla i jest tłumaczone jako król sprawiedliwości, podczas gdy Szalem przypomina hebrajskie słowo szalom, oznaczające pokój, co sprawia, że Melchizedek jest zapowiedzią króla, który jest królem sprawiedliwości, pokoju. Możemy tu wymienić na nowo wspomniane przez księdza profesora Pawła te wyrażenia, które występują w prefacji na uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Również jeżeli chodzi o królowanie, to kapłańskie, królewskie kapłaństwo Chrystusa, to możemy się odwołać do
Księgi Izajasza, 9 rozdział, gdzie mowa jest o zapowiedzianym Mesjaszu, który przyjdzie na świat, Jezusie Chrystusie. Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, nazwano Go imieniem Książę Pokoju i utwierdzi swoje królestwo prawem i sprawiedliwością. Kapłaństwo na wzór Melchizedeka jest więc, co nie ulega wątpliwości, królewskim kapłaństwem i urzeczywistnia je w całej pełni Jezus Chrystus. Możemy tutaj nawiązać do Orygenesa, który o Chrystusie mówi jako autobazilea. Chrystus samym sobie jest królestwem. On jest tym, który to królestwo w pełni urzeczywistnia w sobie. Urzeczywistnia oczywiście przez swoje wcielenie i potem przez kolejne etapy życia i misji, aż do śmierci krzyżowej. Ostatecznie Chrystus Pan jawi się jako ten Król ukrzyżowany i ukoronowany cierniem. Ukrzyżowany Król. To słowa, które brzmią mi w uszach, wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II. Ukazuje go właśnie jako tego, który wtedy, jako ten, który oddaje życie za nasze zbawienie, staje się w pełni królem. A następnie, kiedy wstępuje do domu Ojca, kiedy zasiada po Jego prawicy, staje się tym królem i kapłanem na wieki, kapłanem wiecznym. I to ta rzeczywistość powinna nas inspirować, powinniśmy się do niej odnosić, mieć tę świadomość najwyższej rangi królestwa, kapłaństwa Jezusa Chrystusa, królewskiego kapłaństwa, o którym mówi ten temat. Jezus Chrystus jest głową Kościoła i my występujemy wszyscy członkowie ludu Bożego, należąc do Chrystusa. Włączeni zostaliśmy do tego Chrystusa przez Chrzest Święty, stajemy się takim podmiotem. On jest naszą głową, my ciałem jako Kościół jesteśmy tym kapłańskim królestwem Chrystusa, czy przejawiamy Jego królewskie kapłaństwo w naszym życiu i działaniu. Więc drugi ten punkt właśnie, rzeczywistość eklezjalna. Należy wyraźnie stwierdzić, że królewskie kapłaństwo nie uprawnia członków ludu Bożego do pełnienia świętej posługi. To jest oczywiste, ale dzisiaj, kiedy mamy różne jakieś takie tendencje czy jakieś takie postulaty, żeby te święcenia były właściwie dla wszystkich i żeby, można by powiedzieć tak, w ogóle zlikwidować te kapłaństwo wynikające z sakramentu święceń, należy bardzo wyraźnie stwierdzić, że nie uprawnia ono do pełnienia świętej posługi. Ci, którzy są wyświęceni, mają wyjątkowy udział w tym królestwie, ponieważ występują, jak to się mówi, in persona Christi capitis, w osobie Chrystusa głowy. Oni utożsamiają się z Jezusem Chrystusem, Królem, jako sprawujący sakramenty, których my, jako członkowie ludu Bożego, właśnie tutaj ci, którzy tych święceń nie mają, tego sprawować nie mogą. Chodzi tutaj zwłaszcza o sprawowanie Eucharystii i innych sakramentów. Natomiast oczywiście nie znaczy to, że my nie mamy jako lud Boży, bo mówię my, bo my jesteśmy również, będąc dla was kapłanami, z wami jesteśmy chrześcijanami, nawiązuję do świętego Augustyna i my również sami wszyscy korzystamy, urzeczywistniamy to Królestwo Boże w nas, w Kościele, przez realizację tego, do czego wzywa nas Jezus Chrystus. Chodzi o codzienną ofiarę siebie, panowanie nad sobą,
służebną troskę o innych, która jest właściwą i jedyną drogą prowadzącą nas do Boga, do świętości, do zbawienia. Wyrażenie tutaj to królewskie kapłaństwo jest bardzo ważne. Warto przytoczyć słowa świętego Jana Pawła II z pierwszej encykliki pontyfikatu. Wśród całego bogactwa posług jedno wszakże wydaje się najistotniejsze. Uczestniczyć w posłannictwie królewskim Chrystusa, to znaczy odnajdować w sobie i w drugich tę szczególną godność Bożego powołania, którą można określić jako królewskość. Godność ta wyraża się w gotowości służenia na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył. Jeżeli zaś w świecie tej chrystusowej prawdy nie będzie, kiedy nie będziemy jej realizować, to wtedy następuje kryzys, kryzys naszej wiary, ale również odrzucenie tego uczestnictwa w królewskim kapłaństwie Chrystusa. I o tym papież potem jeszcze pisze, kiedy odnosi się do Europy, kiedy mówi o tym, że właśnie ta prawda w Europie zanika, eklezja in Europa. Należy zwrócić uwagę na dwa niebezpieczeństwa, tak mówi święty Jan Paweł II w tej adhortacji, to jest posynodalna adhortacja dotycząca Europy. Pierwsze niebezpieczeństwo polega na często dziś błędnym rozumieniu znaczenia pierwotnego sensu sakramentu świętych i lekkodusznym podchodzeniu do sprawowania misteriów zbawczych. I drugie niebezpieczeństwo łączy się z przyjmowaniem sakramentów świętych w znaczących momentach życia przy jednoczesnym lekceważeniu nauczania Kościoła i odrzucania jego wskazań w codziennym życiu. Te prawdy wypowiedziane wtedy, zapisane w tej adhortacji, dzisiaj mają tak bardzo daleko rozwinięte, niestety negatywne zjawiska, które nas jakoś tam bolą, które również są zadaniem, aby Kościół, który ma być tym królewskim kapłaństwem, był faktycznie nim na wzór Jezusa Chrystusa i aby te wartości, które dotyczą przede wszystkim rozumienia sakramentów, a po drugie nie przyjmowania ich tylko dlatego, że taka jest tradycja, że taki jest obrzęd, tak po prostu jest, a nie włączanie się w nie całym sercem, całym umysłem, całą wolą, żeby tego nie było, bo wtedy to oczywiście nie będzie dla nas różnicy, czy będziemy sobie to sami udzielać, czy będą udzielać świeccy, czy kto inny. To jest wszystko dla nas nieważne, ponieważ nie jesteśmy oparci na postawach, na tym, co najważniejsze, na sakramencie chrztu, na uzdolnieniu świeckich do tego sprawowania kultu Bożego w ramach tego, co Kościół nam pozwala, do czego jesteśmy zobowiązani. A więc jeżeli chodzi o Eucharystię, to włączamy, jak wiemy, swoje wszystkie ofiary, uczestniczymy w pełni, uczestniczymy aktywnie, każdy uczestniczy i czyni to, co do niego należy. Tutaj możemy mówić również o tych różnych nabożeństwach paraliturgicznych, które świeccy mogą wykonywać i są do tego zachęceni, które związane są zwłaszcza z Najświętszym Sakramentem Eucharystii. Pragnąłbym podkreślić również w Kościele rolę kobiet, które w jakiś sposób odnoszą się do tej, która w tym Królestwie Chrystusa najpełniej uczestniczy, a więc do Matki Najświętszej. Nazywamy ją prima laica,
pierwsza świecka, pierwsza, najważniejsza, najdoskonalszy wzór dla nas, którzy urzeczywistniamy Królestwo Boże w Kościele. Ona i powinna nas do tego prowadzić i powinna być dla, zwłaszcza dla chrześcijańskich kobiet, tym wzorem. Dzisiaj wiele się mówi o tej roli kobiet w Kościele, w tym królewskim kapłaństwie. Faktycznie one w pełni są osobami świeckimi i one najpełniej to realizują. Wiemy, że Jan Paweł II bardzo to docenił na zakończenie roku maryjnego. W tym liście Mulieris Dignitatem, w którym wskazuje na wyższość świętości kobiety od świętości Piotra, świętości apostolskiej, a więc maryjny wymiar tego Królestwa Bożego, wymiar świętości jest wyżej aniżeli wymiar piotrowy. W posynodalnej adhortacji Christi Fideles Laici Jan Paweł II pisze, że jest rzeczą absolutnie konieczną przejście od teoretycznego uznania aktywnej i odpowiedzialnej obecności kobiety w świecie do praktycznej realizacji. Trzeba powiedzieć, że taką praktyczną realizację w jakiś tam sposób proponuje papież Franciszek w tym liście apostolskim Spiritus Domini opublikowanym w formie motu proprio, gdzie zmienił zapis kodeksu prawa kanonicznego i czyni zinstytucjonalizowanym dostęp kobiet do służby ołtarza i słowa w formie lektoratu i akolitatu. To jest zadanie, które podejmuje Komisja Liturgiczna Episkopatu, również pewnie i Komisja do Spraw Świeckich. I to jest też urzeczywistnianie tego królestwa albo czynienie Kościoła królewskim kapłaństwem ludu. I wreszcie, jeżeli chodzi o odniesienie do świata, królewskie kapłaństwo Chrystusa odnosi się do świata, do tej rzeczywistości ziemskiej, bo Chrystus ustanowił nas jako lud Boży, jesteśmy włączeni w Niego i mamy również spełniać te zadania i mamy w świecie żyć tak, ażeby pokazywać, aby dawać świadectwo życiem. Ale jeżeli ktoś się, jak to uczy Sobór, domaga uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest, to również jako ludzie świeccy powinniśmy takie świadectwo dawać. Tutaj takie ciekawe, jeżeli by chodziło o różne artykuły, ale również i teksty soborowe, ta kolejność funkcji Chrystusa, te trzy funkcje Chrystusa, jeżeli chodzi o tych wyświęconych, to jest funkcja prorocka, kapłaństwa i królewska, a więc idzie to od stopni święceń, od diakonatu przez prezbiterat do episkopatu i diakon głosi, kapłan to jest tym, który oprócz głoszenia również spełnia funkcję kapłańską i w pełni tę funkcję królewską spełniają biskupi, którzy zarządzają, służą całemu ludowi Bożemu, Kościołowi lokalnemu i Kościołowi na całym świecie, ażeby on tę swoją funkcję urzeczywistniał. Natomiast jeżeli chodzi o świeckich, jest to troszeczkę inaczej, bo najpierw jest to królewskie kapłaństwo, a więc panowanie nad sobą i ofiarowanie swojego życia, a dopiero na końcu jest ta funkcja prorocka. I ta funkcja prorocka polega przede wszystkim na świadectwie życia. A jeżeli potrzeba, jeżeli ktoś domaga się uzasadnienia, albo jeżeli my widzimy, że trzeba zwrócić uwagę, to wtedy również jesteśmy zobowiązani, ażeby z tej funkcji prorockiej, która wynika z królewskiego kapłaństwa, korzystać.
jeżeli by chodziło o konkretne przejawy tego działania w świecie królewskiego ludu kapłańskiego, to mamy zwrócić uwagę na wymiar społeczny tego życia, a wymiar społeczny, który jest naszym udziałem, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby świeckie, bo żyjecie w świecie, pracujecie w świecie. Dzisiaj przedstawia wiele mankamentów i trzeba byłoby przede wszystkim kształtować ten świat według Ducha Chrystusa, który jest królem i kapłanem, który jest kapłanem na wzór Melchizedeka, przepajać ten świat Duchem Chrystusowym i czynić wszystko, ażeby ten świat również wracał, ażeby on uświęcał się. To oczywiście rozpoczyna się od rodziny. Mamy bardzo wiele w tej chwili o rodzinie. Mamy wzór świętej rodziny z Nazaretu. Ale jeżeli chodzi o rodzinę z Nazaretu, o ten wymiar społeczny i nasze zaangażowanie w świecie, to tutaj trzeba byłoby też podkreślić zadanie pracy. Pracy osoby pracującej, która niezależnie od tego, jakie byłoby jej zajęcie, współpracuje z samym Bogiem. Tutaj przywołujemy znowu wzorcową postać, jak tam przywołaliśmy postać Maryi, która oczywiście w świecie również ma swoje zadanie i ona jest obecna, ale tak dla takiego wyakcentowania, tam Maryja, tutaj postać świętego Józefa. Jest ten rok świętego Józefa od 8 grudnia ubiegłego roku, kończy się 8 grudnia tego roku i ten kryzys naszych czasów, który jest i kryzysem gospodarczym, społecznym, kulturowym, duchowym, może być zniwelowany przez nasze zaangażowanie, przez naszą pracę na wzór świętego Józefa. Utrata pracy, tak pisze Franciszek, utrata pracy dotykająca wielu braci i sióstr, która nasila się w ostatnich czasach, musi być wezwaniem do rewizji naszych priorytetów. Święty Józef jest dla nas wzorem tego królewskiego kapłaństwa, królewskiego ludu kapłańskiego, wzorem służby Chrystusowi przez włączenie się w rzeczywistości ziemskie, zwłaszcza w pracę dla utrzymania rodziny, ale również dla troski o tych, którzy są ubodzy, którzy tego naszego wsparcia w szczególny sposób potrzebują. I okazuje nam w sposób wyjątkowy, że rzeczywistości ziemskie powinny być miejscem, w którym misterium wcielenia Jezusa Chrystusa, który jest kapłanem i królem, rozprzestrzenia się po to, aby historia zbawienia dojrzewała, aż dokonania się królestwa w pełni czasu. Bardzo dziękuję.